Saksonia. Niezwykła kraina zamków, pałaców i ogrodów, której sławę przynosi aż kilkadziesiąt fascynujących obiektów, a położona tuż przy granicy z Polską zaprasza do Freibergu. Jedno z najpiękniejszych miast regionu słynie nie tylko z katedry pełnej dzieł sztuki o europejskiej randze, ale również z zamku Freudenstein, skrywającego jedną z największych, najpiękniejszych i najbardziej fascynujących kolekcji minerałów na całym świecie. Wystawa Akademii Górniczej Terra Mineralia ukazuje w historycznej atmosferze zamku ponad 3,5 tysiąca bajecznie pięknych okazów minerałów i kamieni szlachetnych, aż z 5 kontynentów. Całe to olśniewające bogactwo barw i kształtów, od których nie można wprost oderwać oczu, urozmaicono ciekawą aranżacją wystaw. Terra Mineralia to również interaktywne stanowiska, multimedialne prezentacje, intrygujące zawartością schowki oraz panele z objaśnieniami. Dla najmłodszych przygotowano godną przygód Gullivera wycieczkę do wnętrza minerału. Ogromne wrażenie wywiera kolekcja minerałów reagujących na światło ultrafioletowe, których niesamowite kolory wręcz hipnotyzują. Zamek Freudenstein jest dobrze przygotowany na wizytę gości z Polski. Czekają tu na Państwa ulotki oraz audioprzewodnik w polskiej wersji językowej. Ci, którzy lubią wiedzieć więcej, powinni koniecznie odwiedzić dział Wyprawa badawcza. To świetna okazja, by tajemnice świata minerałów odkrywać naprawdę z bliska. Szczególnie okazałe lub wyjątkowo rzadkie minerały, wykonaną z kamieni szlachetnych biżuterię, słynne srebrne włosy z pobliskiej kopalni oraz kolekcję najprawdziwszych meteorytów, podziwiać można w zamkowym skarbcu. Wszystkie te osobliwości można zobaczyć na własne oczy. Zamek Freudenstein we Freibergu zaprasza.